Powiem wam tak, wniosek po tej lidze weekendowej jest jeden. Jakbym nie grał i jakiego bilansu bym nie zrobił, to nagrody i tak dostanę fantastyczne. Fantastycznie byłoby też, jeżeli wpadlibyście na mojego Twitcha, do którego link macie w opisie. Dokładnie teraz, w momencie publikacji tego materiału, rozpoczyna się tam stream, na którym gramy ligę weekendową całym składem kart Trailblazers i odbieramy za nią nagrody, także koniecznie wbijajcie. A nie zapominajcie również o tym, by subskrybować mnie tutaj na YouTube, by nie przegapić kolejnych materiałów. No i oczywiście, jak zawsze, łapka w górę z waszej strony, bardzo mile widziana, także z góry wam za wszystkie łapki dziękuję. W komentarzu dajcie znać, jak tam u was oddało w nagrodach za Food Champions. A teraz lecimy już z odcinkiem. Chciałbyś ulepszyć skład i pograć lepszymi kartami, ale brakuje ci końców? Sprawdzone monety z bezpieczną dostawą znajdziesz na supercoinsy.pl. A jeśli chcesz sprzedać swoje monety, to od tej edycji gry masz szansę na wygranie atrakcyjnych nagród widocznych na ekranie. Link w opisie. Polecam. Pora otworzyć kolejnych kilka paczek w poszukiwaniu kart Trailblazers. Więc zaczynamy ze złotą paczką piłkarską, której nic nie będzie. Oto paczka z informem teraz. Dawać Bellingama, Salaha, Valverde. To jest to, co chcemy tutaj trafiać. Flaga Brazylii. SPO. Dobra, to daje jakieś nadzieje, ale nie Portimonense, no. Nie znam dobrych Brazylijczyków z Ligi Portugalskiej w tej grze. 3x85+, tu jest karta specjalna. Żartowałem. Ale Belgia. SP. Kevin De Bruyne? Kevin De Bruyne! Ej! Brawo, brawo, no walkout 91 z takiej pasuski. Bardzo przyjemna niespodzianka. To jest karta warta 70 parę tysięcy. No ładnie, ładnie rozpoczynamy ten opening. No to jedziemy, paczka za 1000 pońców, czy też inaczej 85 tysięcy monet. No różności różniaste tu mamy w środku. Nie ma karty specjalnej, ale jest Chile bramkarz, Lyon. I to jest bramkarka Chile. 88, dobra, ale to nie jest podwójny walkout. To jest walkout pojedynczy. No i to nam nie daje zbyt dużych nadziei na to, żeby coś tu jeszcze było w środku. Chociaż może jakiś Teo Hernandez, Rashford, co? Otóż nie. Natomiast może jakiś dobry pionier na wypożyczenie, co? Tragedia. Te wypożyczenia w tych paczkach to jest jakaś tragedia. Zabierzmy sobie gościa, który w pierwszych bodajże, nie wiem, 8-9 kolejkach zapakował 13 bramek w Bundeslize. Pora dokończyć Food Champions i osoby, które oglądały ostatni odcinek, mogą być w niemałym szoku ze względu na bilans, jaki mamy. Był bilans 6-0. No i co stało się potem? Otóż powodów jest wiele i są bardzo skomplikowane, ale najważniejszy z nich jest taki, że gram jak gówno. Tydzień temu było pięknie, bo było 16-3. Liczyliśmy w tym tygodniu na dużo więcej, może na jakąś drugą rangę. No ale się przeliczyliśmy i będzie po cenie się o 14 linów. Więc grajmy. Herb Brighton. No i składzik, który wygląda solidnie. Znowu mówię solidnie na składy rywala, wiem. Ale tutaj to jest najlepsze określenie po prostu. Niech ta piłeczka sobie chodzi. Kylian po krótkim. Dobra, let's go, 1-0. O, dobra, nice. Zawisza BDG. Czy w składzie pana Zawiszy znajdują się jakieś potężne karty? Potężne może nie, ale naprawdę dobre. Takie na przykład Erling Haaland. Gol. Ty, nie spodziewałem się wrzuteczki takiego gola z główki. Ginola po swoje teraz, co? Ginola? No ja po prostu w ten weekend jestem niedysponowany, tak? Neymar ładnie. Dembele? Chyba zły moment na strzał. Nie no, hit, że on oddał strzał. Wiedziałem, że zejdzie do lewej nogi, a i tak mu dałem oddać strzał. No Gigino, rywal lepszy. Wheezy FC. Bardzo ładny herb ma rywal. Natomiast w składzie. W składzie ma zwykłych piłkarzy, których powinniśmy pokonać, ale wszyscy wiemy, jak to w ten weekend wygląda. Diaby gol. Dobra, GG. Oficjalnie piąta ranga. Piąta ranga, widzowie, witamy. Dembele. No i... Chłop przesuwa bramkarza, ja prosto w niego. No ja nic nie widzę, nie? Ja gram z klapkami na oczach, to Food Champions jak coś. Gol! No i tapinem się ratujemy, tak? No jak się nie umie grać, to trzeba tak. Gol, Salah. Patrzcie na statystyki. No coś to jest nienormalne. No ja mam 3 expected goals, gość ma pół i on prowadzi 3-1. Kylian. Dobra, dobra, 3-2. Jani. Jeszcze poprawcie to, no! Karny! Tak! Nie strzelę tego, nie strzelę tego, oficjalnie. Stawiajcie, cały swój majątek na to, że nie strzelę tego karnego. 100%, spierdolę to. Co jest? Co jest? Jak mam to strzelić teraz? Jest! Strzeliłem to! Ale czemu to się zepsuło? Co tu się dzieje? Nie mogę z tą grą, no nie mogę, to jest przecież przesada. Jani? Jani? Mbappe gol! Nie wiem, co zrobił bramkarz, ale prowadzimy. Jani? Mbappe?
Gol! 5-3! Ale jednak te tapiny dają mi troszeczkę takiego pazura, nie? Który pozwala składem za 4 miliony wygrywać czasami ze składem za 700 tysięcy. Dobra, GG, udało się to wygrać jakimś cudem. Mecz o honor, mecz o wszystko! No jeżeli tego meczu nie wygramy, to nie mamy po co wracać do domu, no panowie, po prostu, skład rywala dobry. Andy, Ginola, Valverde, Neymar? Neymar 1-0 prowadzimy, no co za początek, no jak nie ja? Ale jestem z siebie dumny, brawo Adi. Pięknie. Dembele? Co to jest za strzał? Pięć słabszej? Pięć słabszej masz? Jedź Kylian, jedź, po prostu jedziemy, nie ma co tutaj kombinować. Oj, dzięki, brawo Dembele, chociaż to umiesz strzelić. Ej, no odbierałem piłkę, to jest gol, 2-1. Jeszcze... Ginola? Okej, udało się. Mbappe? Ginola, 4-1, ej! Rage quit, mamy to! Mamy to chyba! Jest! Jest, wygrałem, ale jestem kotem! No i jest to nasza czwarta ranga, szczerze to nawet nie wiem, czym te nagrody się różnią od trzeciej rangi, którą chciałbym wbijać co tydzień. No różnią się tym, że mamy 3x85+, a nie 5x85+, łącznie. A jaka jest różnica w monetach, bo to mnie ciekawi, za trzecią rangę mamy 85 koła, tu mamy 50. Proszę bardzo, trafiamy karty Trailblazers! Nie ma Trailblazers, ale jest Benzema! I to jest bardzo, bardzo dobry foder. Drugi pik, co w środku? Marquinhos i Gayoro. No i ostatni pik, będzie jakaś karta specjalna, wątpię, ale jest Kobel. Overallowo oddało całkiem nieźle. Duża, rzadka paczka piłkarska, czyli paczka o wartości 100 tysięcy monet. Przekonajmy się, czy może się jakoś miło zaskoczymy. Karty specjalnej nie ma, ale jest Anglia PS, Arsenal i to jest Saka. To jest Saka, no dobra. A nie, to jest Mid. Czy to jest podwójny walkout? Jest, jest podwójny. Jeszcze Lukita? Jeszcze Lukita, dobra, czyli w sumie jakiegoś tam niesamowitego szału nie ma, ale może być. Jest też Saka, ej, ale jaja, 3 walkouty dało w takim razie. Liczmy sobie zarobek za to Food Champions. Za tą trójkę mamy 45 tysięcy, gwarantowane mieliśmy 50 tysięcy monet, więc łącznie już jest 95 koła. A jak spikseluję tą Ferrari, to mamy jeszcze 11, można powiedzieć, że 105 tysięcy monet jesteśmy już na tym Food Champions do przodu. Dobra, paczka Ultimate teraz, tutaj ostatnio trafiliśmy Hansen, pewnie aż tak dobrze tym razem nie będzie. Niemcy, SPD, jakiś Kimiś może, dobra, to może być Kimiś, 88, tak? Dobra, czy to jest podwójny walkout? Wygląda jakby był podwójny znowu. No jest, idzie jeszcze Janek. Joshua Kimiś, Janek Oblak, 2x88, czy mam prawo narzekać? Oczywiście, że nie. Dobra, mamy kolejne 55 tysięcy z tej paczki zarobione, czyli łącznie 160 koła do przodu. 3x85+, ostatni akcent podczas tych nagród. Jedziemy. Karty eventowej niestety nie ma, ale jest Francja. PS, Dembele. Dembele? Proszę, niech to będzie Dembele. Tak jest! Ha! Podwójny walkout, ktoś jeszcze? Ewa Pajor, no i pięknie! Jest Polska, jest Osmane Dembele. No i po raz kolejny za ligę weekendową, jak fatalnie nie grał. Jestem zarobiony. Zobaczmy, jaka jest trzecia karta w tej paczce. Show, nieważne, Osmane Dembele. Niecałe 200 tysięcy chętnie przytulę. Obecnie mam 255 tysięcy monet na koncie. Po sprzedaży wszystkiego, co mam na liście transferowej, będę miał około 575 tysięcy monet, więc dajcie znać standardowo w komentarzu, co na moim miejscu zmienilibyście w tej jedenastce. Jeżeli chodzi o moje odczucia, to najgorzej gra mi się Osmane Dembele i Frenkiem de Jongiem. To są dwie pierwsze karty na ten moment do zmiany, no ale istnieje duże prawdopodobieństwo, że za Francuza zrobimy sobie po prostu Rodrigo z SBC i to będzie taka naturalna zmiana w tym składzie. I w takim wypadku szukałbym już może zastępstwa za Markusa Rashforda, ale tak jak mówię, ten Frenkie de Jong też średnio mi pasuje. Więc piszcie swoje sugestie w komentarzach.